Okay. Przede wszystkim jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, że awansowaliśmy dzisiaj. Doceniam to, że drużyna na trudnym terenie i meczu, który można nazwać takim meczem pułapką, bo nie jeden zespół tutaj, też ekstraklasowy, oszukał się na podstawie myślenia, że tutaj można z łatwością wygrać. My wiedzieliśmy, że czeka nas trudne spotkanie na boisku ambitnej drużyny, która walczy o każdą piłkę, ma swój styl gry, preferujący dłuższe zagrania, walkę w powietrzu, co na pewno nie ułatwia nikomu zadania, więc gdybyśmy dzisiaj nie byli skoncentrowani w 100%, to na pewno mogłoby być różnie, natomiast my pokazaliśmy, że zależy nam na tym, żeby tutaj wygrać, żeby kontynuować grę w Pucharze Polski. Za to drużynie gratuluję, tak samo jak gratuluję drużynie gospodarzy, bardzo walczącej postawy i na pewno postawili twarde warunki do tego, żebyśmy wygrali ten mecz. Ale myślę, że zasłużenie go wygraliśmy. No tak, ale to nie jest koncert życzeń. Grają ci, co po prostu w tej momencie zasługują na to, żeby grać. Są w najlepszej możliwej dyspozycji, a przyjdzie moment może na jakieś mecze takie nieważne, mało istotne, kiedy można testować, eksperymentować. Ja noszę ten dres, widzę tą Elkę cały czas i trochę mi zależy na tym, żeby z tą Elką nie eksperymentować, tylko żeby zrobić tak, żeby po prostu zwiększyć sobie szansę na zwycięstwo. Iwan Obradowicz jest naszym zawodnikiem, który musi walczyć o to, żeby wyjść na boisko i kiedy zobaczę, że jest bardziej gotowy niż zawodnicy, którzy występują na pozycji, na którą występuje, to on sobie tą szansę dostanie. A na pewno ją nie dostanę z powodu takiego, że ja będę teraz na każdej konferencji odpowiadał na pytanie, dlaczego nie grał Iwan Obradowicz. Ponieważ grał Luisz Rocha. Myślę, że tak, ale tutaj, żeby się nie powtarzać, po prostu każdy musi swoje miejsce na boisku wywalczyć. Paweł Szolek tydzień temu do nas trafił. Ja rozumiem prowadzenie zespołu na zasadzie takiej, jeżeli ktoś od kilka miesięcy ciężko pracuje na to, żeby występować na boisku, to jest delikatnie przewadze nad, co najmniej delikatnie przewadze nad zawodnikiem, który dopiero do klubu trafia z długich wakacji. Jest to zawodnik, którego chcieliśmy, na którego bardzo liczymy, ale damy mu czas, żeby po prostu też był bardziej gotowy na to, żeby zagrać w barwach Legii Warszawa. Przyjdzie na pewno mu zagrać jeden czy drugi mecz w rezerwach, zanim dostanie swoją szansę w pierwszej drużynie Legii Warszawa. Znów pan walczy o Iwana Obradowicza, tak? Chce przesunąć pan zawodnika z lewej obrony. Okej. Bardzo smutna informacja dla nas i bardzo nieprzyjemna kontuzja bardzo ważnego zawodnika, dającego dużo tej drużyny, dużej jakości. Jesteśmy z nim w tym trudnym momencie. Życzymy mu, żeby po prostu wrócił silniejszy. Jestem pewien, że taki właśnie wróci do naszej drużyny, ale teraz czeka go długa przerwa. Mimo natomiast w tej chwili będziemy szukać możliwości i opcji, żeby zniwelować tą stratę, bo to jest duża strata na pewno dla nas w tym momencie, kiedy wiemy, że do końca rundy po zamknięciu okienka transferowego wypada nam jeden z kluczowych środkowych pomocników, więc bardzo, bardzo smutna dla nas informacja. Nie, wydaje mi się, to jest po prostu uderzenie w okolicach łydki i myślę, że Andrzej będzie z nami szybko z powrotem. Także na to wygląda w tej chwili. Zresztą powiedziałem mu, że musi być gotowy.